Zacznę od pytania trochę prowokacyjnego. A dlaczego Maryja nie mogłaby mieć prawa, żeby wybrać sobie jakiś naród za szczególnie umiłowany? Przecież może. Bóg mógł wybrać sobie naród w czasach Starego Przymierza. Wybrał taki, a nie inny. Nie dlatego, że był największy i najwspanialszy, ale po prostu dlatego, że tak chciał. Jezus spośród apostołów jednego nazwał umiłowanym, bo miał takie prawo. I Maryja też może wybrać sobie jakiś naród szczególnie, prawda? Ze względu na to, że tak chciała. Szczęść Boże, mówię Jan Franczak w programie BookTube. I jak zwykle zachęcam Państwa do wspierania kanału PCH24TV, na którym program BookTube można oglądać, tak jak i inne cenne programy. Wszelkie możliwe formy wsparcia są mile widziane. Jeśli ktoś nie może się przyczynić finansowo do rozwoju tej niezależnej telewizji, to także polubienia, udostępnienia i subskrypcje są bardzo pomocne. Przytoczone na początku pytanie, prowokacyjne pytanie, to pytanie, które zadał ojciec Jan Strumiłowski, mnich z opactwa cysterskiego w Jędrzejowie i bez wątpienia dobrze znany wielu widzom tego kanału, jak i czytelnikom portalu pch24.pl oraz dwumiesięcznika Polonia Christiana. Nim powiem parę słów o książce, z której one pochodzą, pozwolę sobie przytoczyć dalszy ciąg tych prowokacyjnych rozważań ojca Strumiłowskiego. Natomiast co my widzimy? Widzimy to, co w objawieniach prywatnych jest nam przedstawiane i co weryfikuje Kościół. Ale widzimy też historię i historia naszego narodu jest chyba najbardziej ewidentnym dowodem tego, w jaki sposób Duch Pański działa w Polsce. I nawet jeżeli nie byłoby żadnych specjalnych orzeczeń Kościoła czy biskupów, którzy by stwierdzali, że naród polski może posługiwać się względem Maryi tym pięknym tytułem, to sama historia pokazuje, że my szczególnie umiłowaliśmy Maryję. A z teologicznego punktu widzenia wiemy, że to nie jest tak, że to my umiłowaliśmy, tylko zostaliśmy wybrani do umiłowania i odpowiedzieliśmy na to powołanie. W naszym narodzie duch maryjności zawsze objawiał się w sposób bardzo ewidentny. Mamy takie momenty, kiedy Maryja w sposób szczególny interweniowała, żeby nas bronić. Obrona Jasnej Góry, cud nad Wisłą, różne cuda, które w historii kultywujemy jako interwencje szczególne naszej Matki. Rzeczywiście, istnieje szczególna więź narodu polskiego i Maryi i nie ma w tym nic gorszącego. Miło jest pomyśleć, że Maryja mogła sobie wybrać właśnie nasz naród jako jego królowa i że możemy posługiwać się względem Maryi tym pięknym tytułem, jak zaznacza ojciec Strumiłowski. Ale to wybranie również zobowiązuje. Mogła, bo faktycznie czemu nie? Przecież chociaż nie jest skażona zmazą grzechu pierworodnego, to pewnie tak jak każdy człowiek miała swoje ulubione kwiaty, ulubione potrawy i ulubiony kolor. A zatem mogła też z jakiegoś powodu i to z dużo ważniejszego powodu, jak sądzę, niż tylko preferencje estetyczne, wybrać sobie i nas, Polaków. Ale jeszcze raz, to zobowiązuje, bo to nie byle jaka królowa,
sama Bogu Rodzica. Te rozważania ojca Strumiłowskiego pochodzą z książki W sercu matki, jaka ukazała się niedawno nakładem Fundacji Rosa Mystica. Żartowałem sobie przy okazji publikacji Jak Kościół stworzył Polskę i Polaków, drugiej w tym roku publikacji Krystiana Kratiuka, drugiej po debiucie powieściowym Zaraza, że chyba należy ten rok uznać za rok Krystiana Kratiuka. I proszę bardzo, mamy trzecią książkę tego autora, zbiór wywiadów z 6 duchownymi. Specyfiką tej książki jest to, że zawiera 3 rozmowy, a w każdej z nich uczestniczy 2 kapłanów. Pozwala to na skonfrontowanie ich własnych doświadczeń i przemyśleń, pokazanie czasem różnych dróg, a także podobieństw, różnych dróg do kapłaństwa, bo i o tym tu mowa, także przede wszystkim tego, jaką rolę w ich powołaniu i religijności, kształtowaniu i duchowości odegrała i odgrywa Matka Boża. Ale jak widzimy już po tych fragmentach z rozmowy z ojcem Strumiłowskim, jest tutaj w tej książce mowa także o roli Maryi w dziejach Polski, o jej znaczeniu dla nas, Polaków, a także szerzej o jej znaczeniu dla każdego katolika, dla Kościoła katolickiego, a nawet dla protestantów i muzułmanów. Przyznam, że dla mnie osobiście jest to od pewnego czasu temat niezmiernie fascynujący. Temat Maryi i należnej jej czci. A to za sprawą najpierw Michaela Worisa i jego książki z rozważaniami różańcowymi Broń, którą miałem okazję tłumaczyć dla wydawnictwa AA i która odegrała ważną rolę w moich osobistych doświadczeniach. Doświadczeniach z modlitwą, a zwłaszcza z odkryciem modlitwy różańcowej, a także z rolą Matki Bożej w kształtowaniu męskiej postawy. Postawy, w której jest pewien paradoks, bo z jednej strony wiąże się ona z poczuciem bycia dzieckiem, które wymaga pomocy i wsparcia 12-gwiazdkowego generała, jak nazywa Maryję Michael Worris, a także inni znani mi amerykańscy autorzy, a z drugiej strony poczucie, że jest się żołnierzem, który toczy walkę wymagającą hartu ducha, męstwa, wytrwałości, uporu i nadziei na zwycięstwo. Ten temat zresztą też jest podejmowany w książce W sercu Maryi. Tę fascynację pobudziły u mnie także znakomite książki ojca Wawrzyńca Marii Waszkiewicza, które ukazały się nakładem również Fundacji Rosa Mystica i o których mówiłem w BookTube. Ojciec Waszkiewicz jest tutaj zresztą jednym z rozmówców redaktora Kratiuka. Oprócz niego i ojca Strumiłowskiego pozostali to ksiądz Robert Skrzypczak, ksiądz Grzegorz Bliźniak, ksiądz Łukasz Kadziński oraz ksiądz Piotr Buda. O książce W sercu matki można znaleźć więcej informacji zarówno na portalu pch24.pl, jak i na kanale pch24tv. Ale nie mogłem sobie odmówić jej prezentacji także w BookTube, bo moim zdaniem jest to jedna z ważniejszych publikacji w tym roku. Mamy tutaj temat Maryi, Maryi Matki Kościoła i niestety także temat spychania Maryi na plan dalszy we współczesnej teologii, kształceniu przyszłych duchownych i w praktyce, ale też Maryi Królowej Polski i związany z tym wszystkim motyw walki duchowej. Skoro Maryja jest naszą królową i to królową nie byle jaką, bo jednocześnie matką samego Pana Jezusa, to powtórzmy, oznacza to dla nas ogromne zobowiązanie. Powinniśmy być wojownikami Maryi, tymi, którzy bronią jej czci, a także czci jej syna. Ksiądz Piotr Buda w tej samej rozmowie, z której przytoczyłem wypowiedź ojca Strumiłowskiego,
powiedział nieco wcześniej tak. Ale sama Najświętsza Maryja Panna chce być naszą królową. Nazwała siebie królową Polaków i to zwracając się do obcokrajowca. Można powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, ale ma to swoje konsekwencje. Skoro tak nam mówi o sobie, to bądźmy jej poddanymi. A jakie to przykre, jeżeli nie jesteśmy. Ona mówi, że jest naszą matką, królową, że szczególnie nas umiłowała. A my? No właśnie. No właśnie. Otóż to. Bluźniercze wizerunki, wyśmiewanie tych, którzy chcą kar za nie, bo to przecież jakaś policja religijna, która coś takiego ściga. I drwiny, także te nie wprost z naszej królowej, jak w przypadku szydery z cnót niewieścich, które uosabia sama Maryja, w tym także z cnoty dziewictwa. Notabene przywoływany i także w tej książce arcybiskup Fulton Sheen podkreślał, jaką rolę w szacunku do kobiet odgrywa kult Maryi wśród mężczyzn. I co potem się dzieje, kiedy ten kult zostaje zniszczony? Ale te ataki nie są w gruncie rzeczy niczym zaskakującym, jeśli weźmie się pod uwagę nienawiść, jaką żywią demony do Maryi i strach, jaki ona w nich budzi. Ci, którzy umieszczają tęczowy symbol grzechu ciężkiego na jej wizerunkach, tak, sześciobarwna tęcza obraża i to jeszcze jak. Otóż ci ludzie sami nie wiedzą, jaka mroczna siła tak naprawdę za nimi stoi. O potędze Maryi wiedzą za to bardzo dobrze egzorcyści, a atak na Maryję to tak naprawdę atak na kobietę, bo tym de facto są te tak zwane czarne marsze. Jak mówi ksiądz Robert Skrzypczak, cytuję, uderzono w kobietę, właśnie tę kobietę, która w czasach komunizmu przechowywała wiarę. I w Związku Radzieckim, i w PRL to kobiety umiały cierpieć, czekać, modlić się, nie mając za to żadnej nagrody, żadnej satysfakcji. Koniec cytatu. I ten sam ksiądz Robert Skrzypczak przypomniał też, że, cytuję, Maryja jest wpisana w dzieje naszego narodu od początku istnienia państwowości. Pierwszym hymnem Polski była przecież Bogu Rodzica Dziewica. Koniec cytatu. Nie łudźmy się, ten atak na Maryję to atak również na Polskę, a Polska bez Maryi będzie niczym. Nie bez przyczyny, o czym także mowa w tej książce, celem ataku jest obecnie także święty Jan Paweł II. I o tym również egzorcyści mają coś do powiedzenia. Myślę, że w sercu matki to wezwanie do przebudzenia, bo jak mówi ksiądz Grzegorz Bliźniak, cytuję, Polska ma do spełnienia pewną misję. Misję, żeby zachować prawdziwą wiarę, obronić ją w dzisiejszej Europie zalanej islamem i bezbożnictwem, neomodernizmem i obojętnością. Koniec cytatu. Polska ma szansę odegrać w XXI wieku taką rolę, jaką w VIII wieku odegrała Asturia na Półwyspie Iberyjskim w walce z islamską inwazją. Wtedy też wydawało się, że to wszystko stracone. 12-gwiazdkowy generał, tak jak wówczas, nas poprowadzi. Polecam tę ważną książkę i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem!